Cześć. Mamy poniedziałek i zaczynamy serię Daily Vlogów. Cześć. Nagrywam to chyba już 10. raz. Postanowiłem sobie na koniec tego roku zrobić takie małe wyzwanie, a mianowicie nagrywać daily vlogi przez tydzień. Mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować, choć będzie to trudne. Mam trochę pracy, więc myślę, że będę miał co wam pokazać, czym aktualnie się zajmuję i co się u mnie dzieje. W tej chwili składam, w sumie kończę składać historię z pięknego ślubu Klaudii i Mikołaja. Zresztą zerknijcie sobie, kawałek wam pokażę. Dobra, taki mały wstępik wystarczy. Bo ta historia pewnie ukaże się jutro rano, albo dzisiaj po południu, bądź wieczorem. Jeszcze zobaczymy, czy vlog będzie szybciej niż historia. No, także myślę, że na razie to tyle i zaraz wracam do was z czymś jeszcze nowym. Z czymś nowym. Z czymś tam jeszcze. No, to także tego. No. Dobra, już prawie skończyłem układać historię. Jest jedna taka ważna rzecz, którą chciałem wam powiedzieć odnośnie układania historii i tego, jak sobie to ułatwić. A mianowicie chodzi o to, żeby nie narzucać sobie presji czasu, że muszę to zrobić dzisiaj, muszę to zrobić bardzo szybko, tylko żeby robić to w swoim tempie, żeby pozwolić tej historii dojrzewać, nie narzucać sobie jakichś ograniczeń ze względu na czas, w którym muszę ją zrobić, żeby nie robić jej na szybko i byle jak, tylko na spokojnie i tak, żeby było w 100%, może nie w 100%, bo tak naprawdę nigdy nie będzie w 100% tak bardzo jak chcemy, ale żeby było tak jak najbardziej zgodne z nami i z tym, jak czujemy tą historię. No, myślę, że to jest taka ważna sprawa odnośnie układania historii, która może wam się przydać w tym, jak to robicie. Okej, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie to, żeby ten nasz storytelling był na takim samym poziomie jak nasza fotografia, żebyśmy tak samo bardzo się angażowali i żeby tak samo bardzo było to dla nas ważne, jak samo robienie zdjęć, obróbka, selekcja. W sumie ważne, żeby to wszystko było na takim samym poziomie i sprawiało nam taką samą radość. No, to ja wracam do kończenia historii i zaraz pogadam do was znowu. Zerknijcie się jeszcze na to. Okej, story jest skończone. Muszę przyznać, że super się bawiłem. Wprowadziłem sobie kilka nowych zasad, które gdzieś tam już planowałem od jakiegoś czasu sobie wprowadzić. Dużo eksperymentowałem i przełamałem sporą część zasad, które wcześniej stosowałem, żeby odejść od tej rutyny. O, także mega, mega fajnie się bawiłem. Wyszedłem sobie na spacer, żeby do was pogadać, ale dałem trochę plamę, bo zapomniałem zapasowej baterii, którą sobie przygotowałem zresztą, bo wiedziałem, że ta mi w aparacie pada i długo na niej nie ponagrywam. No, więc tak na szybko tylko powiem, że fajnie jest tak przejść się po stworzeniu historii, czy tam obrobieniu zdjęć, odetchnąć od komputera i złapać takie świeże spojrzenie na to, co się stworzyło i po powrocie przejrzeć sobie to jeszcze raz, zanim się opublikuje, czy jesteśmy w 100% zadowoleni. Może nie w 100% właśnie, ale czy jesteśmy zadowoleni. A jutro pewnie pokażemy wam, jak przygotowujemy zdjęcia do naszych par i pakujemy, bo mamy do zapakowania. No, myślę, że to było na tyle. Trzymam się na razie postanowienia. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Hej.